Witam was wszystkich. Jesteśmy nad Pilicą. Rzeka płynąca obok mnie około 30 km. Okolice Białobrzeg, Wyśmierzyc jesteśmy w tej chwili. Dzisiaj będziemy próbowali łowić na bolonkę. Naprawdę mi to sprawia frajdę. Jestem ujarany tak jak chyba na żadnym jeszcze filmie nie byłem. Lubię to robić bardzo. Robię to rzadko, więc dlatego mam taką frajdę i taką satysfakcję. Pierwsze miejsce, jakie wybraliśmy na dzisiaj, to mamy taki potężny zakręt z kamiennym brzegiem, ułożonym przez oczywiście ludzi, żeby nie zabierała rzeka za dużo miejsca tutaj, brzegu. A tam mamy taką przykoskę, około 1,5 metra głębokości i ona się ciągnie, nie wiem, tak ze 20 metrów. I pierwsze kule, jakie położymy, to położymy tam właśnie. To jest 20 parę metrów od brzegu i tam spróbujemy przez jakieś pół godziny, 40 minut połowić. Jak się nam nie uda, to jedziemy, szukamy kolejnego miejsca. Nie rozkładamy kosza, będziemy łowić na stojąco lub ewentualnie z kotła. Będziemy próbować cokolwiek dzisiaj złowić. Mam nadzieję, że uda nam się złowić jakiegoś jazia, bo to takie ryby, będziemy kolorowych ryb szukać. Może klenia. Może no cokolwiek, co nam da, jakakolwiek ryba półkilogramowa naprawdę da nam frajdę niesamowitą dzisiaj, tak? Nie obiecuję, że nałowimy, ale postaram się zrobić wszystko, żebyśmy połowili. Na dzisiaj, na pierwsze nęcenie szykuję sobie zanętę 1-1-1, atraktor jeden zapachowy, bo my długo nie będziemy, więc te ryby musimy zwabić w to miejsce. Złowimy 2-3 ryby i będziemy szukali kolejnego miejsca. Z doświadczenia wiem, że tutaj nie idzie połowić 10 ryb, 20 ryb z jednego miejsca, tylko trzeba odłowić to, co było w okolicy i dalej szukać kolejnych ryb. Do tego mamy dwie paczki gliny, paczkę żwiru, bo duży uciąg, i klej dodamy taki spożywczy. Więc zaczynamy. Będzie sporo naprawdę mieszanki, a mało gliny, ale to będziemy rzucać po 4-5 kulek na raz. Maksiowi strasznie smakuje ta zanęta. Mam nadzieję, że jej rybą będzie tak dzisiaj smakować. Mamy 8 litrów mieszanki. Damy 4 litry gliny. Czyli dwie części zanęty, jedna część gliny. Takiej mieszanki jeszcze nie widzieliście u mnie. Glina oczywiście wiążąca. Bardziej chcę dociążyć niż zubożyć. Ale też trochę. I pół paczki damy żwiru. Wiatr jest w złym kierunku. Będzie przyspieszał spływ, nie będziemy mogli bardzo zwolnić, nie? Mamy przykoskę po tamtej stronie. Tutaj jest główny nurt, tu naprawdę zasuwa ta woda niesamowicie szybko. Będziemy rzucali gdzieś na 20 metr, 23, 4. Oczywiście nie będziemy mierzyć, bo rzucamy kulę ręką. Mamy zamiar położyć 6 kul, położę ich nie w jednym punkcie, tylko tak troszeczkę na 1,5-2 metrach rozrzucę, żeby ten kontakt z tymi kulami był dłuższy. Nie tylko, żebym musiał łowić na rozmyciu. No i zobaczymy, czy się uda coś złowić z pierwszego miejsca. Miejsce mi się podoba.
Tam jest trochę spokojniejsza woda, tutaj zasuwa, tu są kamienie, cały taki długi brzeg, rynna naprawdę duża. Byłem w tym miejscu kilkakrotnie, ale nigdy z bolonką, tylko styczką. To jakieś tam pojedyncze rybki udawało się łowić. No zobaczymy, poświęcimy tutaj pół godziny, 40 minut. Jak się uda coś złowić, to fajnie, jak nie, to szukamy gdzie indziej innych ryb. Mamy miejsce, gdzie bardzo mocno wieje wiatr i to przyspiesza nam ten nurt. Będzie ciężko jakkolwiek przytrzymać nam zestaw, dobrze rzucać, dorzucać. No, by się udało. Zaraz się okaże. Dużo na haczyku. To miejsce trudne jest przez wiatr, bardzo trudne dzisiaj. Nie wiem, no tutaj się reaguje na wszystko, więc wiesz, coś się przynurzyło, więc próbowałem zacinać. No ale złapaliśmy jakiegoś chwasta. No w następnym miejscu już będzie, nie będzie tak odsłonięty ten teren, miejmy nadzieję. Zmarzliśmy, bo wieje tak silny, zimny wiatr, że masakra. Niestety, może jedno dotknięcie jakieś delikatne, ale w tym miejscu nie. Ewidentnego brania nie było. Raz tak wydaje mi się, że robaczek lekko trącony. Ale bardzo mocno wiatr przyspiesza ten spławik, żyłkę ciągnie, bo akurat mamy wzdłuż z nurtem w tym miejscu i jest strasznie trudno łowić, więc za chwilę szukamy kolejnego. No niestety, jak to zawsze bywa ze mną, ostatni się przeciąga, jeszcze jeden. Zanęta, bo tu rzuciłem jedną kulę taką na sprawdzenie, już się cała prawie rozmyła. No dobra, nie udało się tu złowić dzisiaj nic. O, i jeszcze zestaw się splątał. Wcale nie małe. A mamy chlenik, no. Nieduży, ale dał nam kupę frajdy. Piękna woda na pilice, bo 1,5 metra głębokości, uciąg prawie stoi ta woda nam, więc tutaj każda ryba może być, i leszcz, i no właśnie złowiliśmy klenia, krąpia, no i na razie nie ma więcej brania. A czemu? Nie wiem czemu. Mamy trochę za ciężki zestaw, ale mamy przygotowaną drugą wędkę, więc zaraz spróbujemy ją rozłożyć z lżejszym dużo zestawem. Bo właśnie się spodziewałem, że możemy znaleźć taką spokojną jakąś wodę, żeby lżejszym połowić. Może się wtedy uda przechytrzyć jakąś inną rybkę. Mieliśmy dwa brania, dwa wykorzystaliśmy. Teraz polujemy na jadzia. O, zaczepiliśmy mój zestaw. Założymy czerwonego robaka na hak.
zmiana miejsca, ale tu dwie rybki były, jest postęp. W pierwszym nic, w drugim dwie, oby w trzecim było co najmniej cztery. Rzuciłem i inaczej płynie niż myślałem. Strasznie trudno tu łowić. Mamy rybę. Miejsce trudne, bo nurt tak się tu porobiło, że płynie do nas, ale złowiliśmy kilkanaście krąpików, no i teraz mieliśmy leszczyka takiego za 600-500, więc kolejna jakaś nowa ryba, ciekawa, walczymy dalej. Musimy jazia złapać. Zmiana miejsca. Mamy nowe gatunki. Uklejkę. Krąpików sporo. No i leszczyka, tak? Teraz polujemy na jazia. Maksiu, zostaw. Chociaż jest dużo jeszcze. To niech je. Tutaj w tej chwili na zestaw 12 gram. Jestem w 95% przekonany, że jakbym wyjął tam drugi zestaw 4 czy 5 gram, co tam mamy na drugiej wędce, to byśmy złowili parę tych krąpiczków. Zaraz wam to udowodnię. Tutaj dosyć szybko ten nurt płynął, więc wziąłem ten ciężki zestaw, ale no nie, jakieś skubnięcia były, ale odpuszczone. Jedną rybkę podpięliśmy, jedna się udało złowić tak jak trzeba, ale nie możemy nic więcej złowić. Tutaj mam spławik, pokażę, aktualnego mistrza świata. Miałem sposobność łowić obok niego na mistrzostwach świata w zeszłym roku i bardzo nam na treningu, pierwszym treningu na ten spławik i tyłek lał. Tylko że to są spławiki do dalekich rzutów, a tu akurat mamy rynnę pod nogami i on tutaj troszkę nie pasuje. Ale na mistrzostwach świata we Włoszech łowił na 40 metrze na ten spławik, no i niesamowite lanie nam dawał. Łowił karpie, brzany mu się trafiały i poprosiłem, żeby mi sprzedał taki spławik, a on powiedział, że on mi nie sprzeda. Ja taki zdegustowany, no to dziękuję, mówię, łów sobie dalej. Widziałem, że miał tych spławików chyba z 50. Ja odwracając się od niego, a słyszę, że mnie woła.
No i chodź. I patrzę, on trzyma całą garść tych spławików. Było ich chyba 10. Dostałem je gratis i później na nie łowiłem już w Krakowie, na Wiśle, bo tam one się fajnie sprawdzały, bo jest, daje się daleko rzucać. Jest tam głęboko i naprawdę fajnie się to zachowywał ten zestawik. Ale nie mam 10, pozostały mi 2, bo rozdałem oczywiście moim kolegom z kadry, bo też im się podobały. No to ostatnie chwile dzisiaj nad piękną rzeką Pilicą. Co do podsumowania dzisiejszego łowienia, no ryb tak jak przewidywaliśmy za wiele nie było, złowiliśmy tego klenia, złowiliśmy leszczyka, złowiliśmy kilkanaście krąpi i jedną uklejkę. Przed chwilą zaliczyłem prawie kąpiel, chciałem ratować zestaw, który mi się tam gdzieś zaczepił niedaleko brzegu i poślizgnąłem się, wpadłem dwoma nogami po kolana i złapałem się, bo tu pod nogami jest głęboko, więc całe szczęście, że tylko tak. Możemy uznać moim zdaniem wyprawę za całkiem nieźle, tym bardziej, że poświęciliśmy na to 3 czy 4 godzinki, tak? To tutaj pół godziny, tu 40 minut, tu pół godziny w 5 miejscach, w 3 złowiliśmy ryby, w 4 złowiliśmy, w jednym, w pierwszym miejscu nie złowiliśmy. Jeszcze rzeka bardzo szybko płynie. Prawdopodobnie te ryby jeszcze są w stadach takich tarłowych, a my nie znaleźliśmy tych miejsc, gdzie one się trą, więc te ryby są w innym rejonie rzeki. Po zawsze po zimie trzeba ich szukać, namierzać. No i chyba te miejsca mniej rybne wybraliśmy, ale i tak jeszcze coś upolowaliśmy, więc chyba, Mateusz, jesteśmy zadowoleni, co? Ja jestem bardzo zadowolony, dużo frajdy mi to łowienie sprawiło, dużo więcej niż inna metoda, bo zbyt często tego nie robię. Bardzo fajna metoda, chciałem znaleźć tak jak to pierwsze stanowisko, co znaleźliśmy, że rybne mieliśmy po drugiej stronie. No ale ta woda tak mocno płynęła i ten wiatr nam tak przyspieszał to, że no nie dało się w ogóle zwolnić w żaden sposób zestawu i nie udało nam się tam nic złowić. Ale jeszcze sądzę, że da się Mateusz namówić i przyjedziemy tutaj w dużo lepszą porę, jaka jest początek czerwca, niż teraz za 2-3 tygodnie, z tego względu, że no już po całej rzece się rozejdą ryby i w każdym dołku jest szansa złowić jakiegoś jazia lub klenika lub płoć, a na razie jeszcze te ryby, tak jak wcześniej mówiłem, są gdzieś tam nie wiadomo gdzie, w jakichś obszarach, gdzie się wycierają, gdzie mają dobre stanowiska do tarła. Pokażę wam, jak miał zbudowany zestaw aktualny mistrz świata. Był bardzo prosty. Długi przypłon do 1,5 metra. Tu mamy 1,10 m, 1,15 m. Kula. No i akurat, żeby dobrze go wyważyć, mamy tutaj 3 śruciny i krętnik. Tam było bardzo równo. I tak się ustawiało, że ta kula tuż nad samym dnem sobie płynęła i ten zestaw się tam ciągnął. I on w ten sposób łowił i oba dni łowił właśnie bolonką i w ten sposób został mistrzem świata. Zestaw naprawdę banalnie prosty. No, tutaj nam się nie sprawdził, tutaj robiliśmy jakieś śrucinki tutaj pomiędzy. Kombinowaliśmy na dzisiejszym łowieniu w różny sposób. W ten sposób też próbowałem, nie miałem żadnych efektów. W
tym, tam gdzie złowiliśmy najwięcej ryb, mieliśmy w jednym jeden sygnał i gdzieś obok tego sygnału mieliśmy grunt ustawiony. Ale na ten spławik złowiliśmy klenia, na ten właśnie 12-gramowy. Ostatnie puszczenie i pokażę wam, jak zbudowany jest drugi zestaw, tam gdzie właśnie Mateusz przed chwilą złowił krąpia ładnego na niego. Ja jeszcze próbuję, bo z tego miejsca ja nie złowiłem nic, próbuję coś jeszcze złapać ostatnim puszczeniem, jak się nie uda, to pokazuję zestaw i kończymy na dzisiaj naszą wyprawę. Oczywiście nie ma nic. Tu mamy przypłon 50 cm. Dwie śruciny sygnalizujące piątkę, oliwka zablokowana od dołu, też piąteczką. Prosty zestaw również. Na ten złowiliśmy sporo ryby. No, do zobaczenia na następnym łowieniu i mam nadzieję, że wreszcie połowimy naprawdę sporo rybek. Dzisiaj jestem naprawdę zadowolony. Mimo wszystko, że nie dużo było tych ryb, ale i tak przygoda fajna. Trzymajcie się.